Witam Państwa serdecznie na gali finałowej 9. edycji konkursu Eureka DGP. Odkrywamy polskie wynalazki. Ja się nazywam Jakub Styczyński, jestem dziennikarzem Gazety Prawnej, dziennika Gazety Prawnej i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą galę. Chwilę o cyklu Eureka DGP. Ideą tego cyklu było przedstawienie najciekawszych wynalazków, które powstały na polskich uczelniach czy instytutach badawczych i zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego w latach 2019-2020. Konkursowi towarzyszył cykl redakcyjny w piątkowych wydaniach Dziennika Gazety Prawnej, w których opisywaliśmy te właśnie najlepsze zgłoszone wynalazki polskich wynalazców. Celem, który przyświecał naszej akcji, była promocja zarówno polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców. Dziennik Gazeta Prawna chciał jednocześnie zainspirować różnych polskich wynalazców do tego, żeby zgłaszali się, żeby szukali finansowania, żeby szukali spełnienia swoich marzeń. Dzisiejsze spotkanie nie mogłoby się odbyć bez partnerów, którzy wspierają całe przedsięwzięcie i miło mi poinformować, iż partnerami konkursu Eureka DGP są Mecenas Polskiej Nauki Polpharma, Kancelaria JWP. Patronem honorowym jest Minister Edukacji i Nauki, natomiast partnerami merytorycznymi są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Akademia Nauk oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym teraz zaprosić panią Dominikę Sikorę, zastępcę redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej, żeby powiedziała kilka słów o konkursie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu całej redakcji Dziennika Gazety Prawnej. Witam na uroczystości, podczas której poznamy wyniki konkursu Eureka, odkrywamy polskie wynalazki. Chciałam podziękować wszystkim uczelniom, instytutom badawczym i naukowcom, którzy zdecydowali się na udział w konkursie i przesłali swoje zgłoszenia. Jak co roku było ich kilkadziesiąt. Spośród nich Kapituła wyłoniła te najlepsze, najbardziej innowacyjne oraz takie, które prezentują również potencjał dalszej komercjalizacji. A co za tym idzie, ich zastosowanie w praktyce może stanowić taką wartość dodaną dla naszej polskiej gospodarki. Chciałabym w tym miejscu bardzo podziękować całej Kapitule za poświęcony czas i bardzo wnikliwe zapoznanie się z nadesłanymi zgłoszeniami. I na koniec, Szanowni Państwo, taka krótka refleksja, która pewnie dla Państwa nie będzie odkrywcza, ale bez innowacji i badań nowoczesna gospodarka nie tylko nie rozwija się, ona się wręcz cofa. Konkurencja na tym polu jest olbrzymia. My tak naprawdę próbujemy tego swojego rodzaju dług odpracować w stosunku do innych krajów. Stąd nakład pracy naukowców wkładany w projekty i badania jest dwa razy większy. Nie będzie również badań i rozwoju bez odpowiedniego poziomu finansowania. Pandemia bardzo mocno nam uświadomiła, że tu kluczowa rola jest państwa. Bez pieniędzy publicznych szczepionki przeciw COVID-19 nie powstawałyby tak szybko i kto wie, czy jeszcze dalej na nie byśmy nie czekali. Stąd tak ważne jest ustanowienie badań i rozwoju jako jednego z głównych priorytetów państwa i pieniądze na ten cel po prostu muszą być. Ja się posłużę tutaj danymi trochę już historycznymi, bo Eurostatu za 2020 rok, z których wynika, że Polska na badania i rozwój przeznacza mniej więcej 1,4% PKB. To wynik znacznie niższy od średniej unijnej. To jest ta zła wiadomość, ale jest również i dobra wiadomość, że wydatki te rosną prawie najszybciej w całej Unii Europejskiej. I życzę Państwu, żeby ta luka została szybko zasypana. Jeszcze raz bardzo dziękuję za udział w konkursie Eureka. Odkrywamy polskie wynalazki i jeszcze raz gratuluję wszystkim wyróżnionym i laureatom. Dziękuję bardzo. A teraz mam przyjemność zaprosić przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki, a konkretniej Wojciecha Murdzka, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i jednocześnie pełnomocnika rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych. Zapraszam, panie ministrze. Szanowni Państwo, taki poważny dylemat siedząc przed tym napisem miałem, w którym momencie skorzystać z tego wykrzyknika i krzyknąć Eureka, bo oczywiście tego typu konkursy są tym elementem konkurowania, ale też szansą pokazania tych najlepszych i z kolei wyzwaniem dla nas wszystkich, żeby tych najlepszych wspierać, żeby po tym okrzyku Eureka następowała praca, która
jak 2 lata temu rozmawiałem jednocześnie z panem prezydentem i z panem premierem, to doszliśmy do wniosku, że właśnie takie wydarzenia wyjątkowe powinny kończyć się albo polską fabryką, albo Nagrodą Nobla. Jeżeli ten aspekt czysto naukowy, niech to będzie Nagroda Nobla, chociaż te dwie rzeczy mogą się połączyć, ale bardzo ważne jest, żebyśmy się z tych osiągnięć cieszyli. I tego typu konkursy, a tutaj taki partner jak Gazeta Prawna, no to jest renoma dla wszystkich, pokazują, że mamy wspólne wyzwanie, jak już następnego dnia po ogłoszeniu wyników stawiać pytania, co dalej. Bo patrząc na ten czas po pandemii, patrząc na kryzys gospodarczy, na zjawiska wywołane dodatkowo wojną na Ukrainie, widzimy, że tych wyzwań jest bardzo dużo i one są wyzwaniami precedensowymi. To nie jest tak, że korygujemy coś, to są rzeczy, które po raz pierwszy w tak dużej skali musimy robić i przekonanie, że najmądrzej jest robić bazując na osiągnięciach nauki, na nowoczesnych technologiach, angażując siły tam, gdzie możemy być liderami jako Polacy i mamy się czym poszczycić. Ja walczę z takim sformułowaniem, że nie mamy się czego wstydzić. Nie, to zostawmy. Mamy się naprawdę czym chwalić i róbmy to w wymiarze kraju, róbmy to w wymiarze międzynarodowym. Bo to jest niezwykle ważne. To, na co zwróciła pani redaktor uwagę, sposób finansowania. Jeżeli nauka poprzez wdrożenia, poprzez poprawę jakości naszego życia, impuls gospodarczy, stosowanie najlepszych z możliwych rozwiązań będzie dokumentowała właśnie to przełożenie na ten świat realny, wtedy łatwiej podejmować decyzje o finansowaniu. Wtedy nauka może wygrać z przeznaczaniem środków choćby na potrzebne skądinąd inwestycje infrastrukturalne, takie twardej materii strategiczne zostające na lata, bo one są spektakularne, przecina się wstęgę, wszyscy widzą i wszyscy się cieszą, oklaski. Natomiast spektakularność w nauce wymaga przede wszystkim odkrywania i rozumienia potencjału drzemiącego właśnie w tym, co naukowcy robią. I im bardziej będziemy wdrażać te efekty, tym przyzwolenie społeczne, wręcz budowanie pewnych pozytywnych emocji społecznych będzie prowadziło nas do sukcesu, również będzie pozwalało przeznaczać coraz większe środki. Jak nieszczęście pandemia, nikt nie dyskutuje, że na zdrowie trzeba zwiększyć do 6-7%. Jak wojna, nikt nie dyskutuje, że trzeba skokowo zwiększać wydatki. Nie negując tego, chciałbym, żeby był taki moment, żeby to społeczne przyzwolenie i przekonanie było, jak pada hasło, nauka. Nie żałujemy środków, bo to się wielokrotnie opłaci. Życzę, żeby wszyscy laureaci, ale też wszyscy, którzy w tym wymiarze kreowania nowych rozwiązań, szukania nowych technologii, wdrażania, żeby wszyscy mieli taką osobistą satysfakcję, żeby pracując w zespołach i krajowych, i międzynarodowych, odnosili jak najwięcej sukcesów, ale też, żeby ta otoczka społecznej nie tylko akceptacji, ale takiego społecznego kibicowania naukowcom, żeby to było udziałem państwa, a myślę, że oczywista konsekwencja to jest poprawa jakości życia, wzmocnienie gospodarki, budowanie pozycji międzynarodowej naszego kraju. Gratuluję już z góry i zapraszam, żeby ten wysiłek był permanentny, a żebyśmy też potrafili w naszym kraju profitować z tego, co państwo wynajdujecie, odkrywacie, bo to jest niezwykle ważne, żeby finał był naszym polskim zwycięstwem. Dziękuję bardzo.
Bardzo pięknie dziękuję panu ministrowi za postawienie pięknego fundamentu dla naszej dzisiejszej debaty. Debata jest pod tytułem Pieniądze na innowacje. Jak polscy wynalazcy mogą przyciągać rodzimych i zagranicznych inwestorów i czy polskie patenty mają szansę zdobywać świat? Ze mną jest Andrzej Bernatowicz, partner w funduszu FairDot. Dzień dobry. Krzysztof Kurowski, wiceprezes zarządu naukowej Fundacji Polfarmy. Doktor inżynier Katarzyna Samsel, dyrektor działu zarządzania ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz pani doktor Agnieszka Jasińska-Kołodziej, dyrektor Departamentu Komercjalizacji Sieci Badawczej Łukasiewicz. Witam serdecznie państwa, bardzo dziękuję, że państwo zgodzili się porozmawiać i podzielić się z naszymi widzami wiedzą. Pytanie początkowe, czy Polska jest krajem innowacyjnym i dlaczego nie? No bo patrząc na nasz cykl Eureka DGP, możemy powiedzieć, że jak najbardziej, bo tych innowacji mamy na pęczki. Natomiast patrząc na jakieś już raporty światowe, no to wypadamy troszeczkę gorzej, na przykład w porównaniu ze Szwedami, którzy odlegli nie są, ale jednak nam bardzo uciekają. Może panią Katarzynę bym poprosił o rozpoczęcie dyskusji. A ja się nie zgodzę z pana słowami. Uważam, że Polska jak najbardziej jest krajem innowacyjnym. Jeszcze pewien wysiłek musimy włożyć we wdrażanie tych pomysłów na rynek. Natomiast patrząc na pomysły składane we wnioskach, które trafiają do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to naprawdę wiele z nich jest bardzo ciekawych. Natomiast trzeba pamiętać, że my patrzymy podczas oceny również na takie prozaiczne elementy jak opłacalność wdrożenia. Także tutaj, tak jak powiedziałam, jesteśmy innowacyjni, natomiast jeszcze pewna droga przed nami. Pani doktor Agnieszka Jasińska-Kołodziej, to pytanie do pani. W takim razie, w jakich sektorach możemy czuć się pewnie? W jakich sektorach błyszczymy? Ja myślę, że wielu. Ja mam przyjemność reprezentować sieć badawczą Łukasiewicz. Zrzeszamy 26 różnorodnie technologicznie instytuty z całej Polski. Oczywiście są pewne trendy technologiczne, które również w Łukasiewiczu badamy za pomocą naszego Centrum Foresightu, ale myślę, że przede wszystkim stawiamy na IT, na sektor AI i oczywiście wszelkiego rodzaju trendy związane z ekologią i z odnawialnymi źródłami energii. Bardzo dziękuję. Pytanie do pana Krzysztofa. Czy są jakieś takie sektory, które są może niedofinansowane, szczególnie niedofinansowane, w których drzemie jakiś szczególny potencjał? Ostatnio dużo słyszy się na przykład o sektorze biotechnologii, w którym tak naprawdę strasznie dużo się dzieje i w którym może moglibyśmy z ciężką pracą oczywiście i stawianiem pewnych ryzyk, no można byłoby jakoś zapewnić sobie pozycję lidera. Tak, no na pewno przykład biotechnologii jest bardzo dobry. Jakiś czas temu z grupy Polfarma wydzieliliśmy działającą już w tej chwili jako oddzielna spółkę Polfarma Biologics, która prowadzi właśnie rozwój nowych leków biotechnologicznych, gdzie prowadzimy ten proces od, można powiedzieć, pomysłu aż do jednak produkcji końcowego preparatu w Polsce. To znaczy, nie będziemy sprzedawać własności IP rozwiniętej do któregoś etapu rozwoju za granicę, będziemy produkować te rozwijane przez nas produkty tutaj na miejscu, w Duchnicach, w fabryce w Polsce. Więc myślę, że absolutnie jest sektor biotechnologiczny jest no, jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów, który stale można wspierać, stale rozwijać i oczywiście potrzebne są na niego również jakby duże fundusze. A skoro duże fundusze, no to i pewnie trzeba ponosić duże ryzyko. Tutaj pan Andrzej, który zarządza portfolio funduszu inwestycyjnego, na pewno o ryzyku wie dużo. Jak podchodzą właśnie fundusze inwestycyjne do finansowania innowacji, no w takim mimo wszystko trudnym czasie ogólnie globalnie? Tak, no oczywiście ten trudny czas w tej chwili, on będzie wpływał na finansowanie innowacji. Z tego musimy sobie niestety zdawać sprawę. W związku z tym, co się dzieje na światowych rynkach, kapitał stał się droższy. A droższy kapitał znaczy, że mniej projektów zostanie sfinansowanych. I tylko te projekty prawdopodobnie najlepsze, o potencjalnie najwyższej stopie zwrotu, w takich warunkach rynkowych są w stanie znaleźć finansowanie, przynajmniej finansowanie ze strony inwestorów prywatnych, którzy patrzą stricte na stopę zwrotu z inwestycji.
Czy jakieś inne może spostrzeżenia na temat finansowania ryzyka? Czy powinniśmy podejmować to ryzyko? No bo jeżeli się wszystko uda, no to ryzyko wiąże się również z plonami, które można później zebrać. Tak, należy oczywiście pamiętać, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju współfinansując projekty, bo proszę zwrócić uwagę, że projekty firm my współfinansujemy. Przedsiębiorca nie dostaje od nas 100%. Natomiast my dzielimy to ryzyko z przedsiębiorcą. To jest tak, że my też podejmujemy to ryzyko, przyznając dofinansowanie. Oczywiście, jeśli nie będzie tego wdrożenia, mamy prawo zażądać zwrotu całości przyznanych środków. Natomiast w momencie, kiedy realizator, wykonawca projektu dopełni całkowitej staranności i wykaże, że zrobił wszystko, żeby ten projekt jednak trafił na rynek, to wtedy zgodnie z zapisami umów nie ma takiej konieczności. Natomiast przez ostatnie lata Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przykłada coraz większą uwagę właśnie do monitorowania, co się stało z technologiami, które zostały opracowane w ramach finansowanych projektów, tak aby ta świadomość była coraz większa. Nasze dofinansowanie to są środki publiczne, dlatego wyniki nie powinny trafiać na półkę, tylko powinny przyczyniać się do rozwoju naszej gospodarki, tak abyśmy mogli wszyscy korzystać z tych wyników. Skoro tak naturalnie przeszliśmy do tego, czym się zajmuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to może Pani pogłębi ten temat i powie, jakie projekty do Państwa trafiają i jakie projekty są najbardziej patrzone przychylnym okiem. Takie o wysokim potencjale wdrożeniowym. Narodowe Centrum Badań... które na pewno się mają udać, czy takie, które przyniosą potencjalnie wysokie zyski? Nie ma czegoś takiego jak projekt badawczo-rozwojowy, który na 100% się uda. To jest tak, że z samej definicji wiemy, że badania mogą nie pójść tak, jak zakładaliśmy. Tutaj myślę Polpharma, która realizuje projekty, może też potwierdzić, że czasem jest potrzeba zmiany technologii, tego, jak zakładaliśmy, że dany projekt będzie przebiegał. Natomiast kim jesteśmy? Jesteśmy agencją rządową, która z założenia finansuje projekty badawczo-rozwojowe o potencjale wdrożeniowym. Pani doktor, teraz chciałbym zapytać, czym się zajmuje w takim razie sieć badawcza Łukasiewicz, bo tak jak patrzyłem, nawet śledziłem i opisywałem niektóre wynalazki zgłoszone do naszego cyklu Euroka DGP, no to było dużo właśnie współfinansowanych, czy prowadzonych, czy współprowadzonych przez sieć badawczą. Celem Łukasiewicza po pierwsze jest prowadzenie badań, prac badawczo-rozwojowych, ale również celem Łukasiewicza jest komercjalizacja. To jest nasz cel ustawowy. A zatem finansujemy badania również przy współudziale NCBR-u, finansujemy pracę B plus R, a następnie dokładamy wszelkich starań do tego, żeby te wyniki miały zastosowanie na rynku i miały przedsiębiorców, którzy chcą kupić te wyniki badań. Naszym celem jest to, aby identyfikować ten potencjał komercjalizacyjny, który jest bardzo istotny, już na etapie prowadzenia badań. To znaczy naszym celem jest to, aby nasi naukowcy prowadzili te badania, które z pewnością będą miały zastosowanie na rynku. Dlatego wsłuchujemy się w potrzeby przedsiębiorców i badaniami odpowiadamy na ich potrzeby po to, żeby dostarczyć im rozwiązania, które zapewnią im z kolei przewagi rynkowe. Myślę, że tego szukają przedsiębiorcy, aby za pomocą innowacji te przewagi konkurencyjne pozyskać. I to jest tak naprawdę cel badań i to jest tak naprawdę wynik dobrej komercjalizacji. My dokładamy wszelkich starań do tego, żeby robić dobre badania i do tego, żeby w Łukasiewiczu nasi naukowcy mogli się rozwijać. Stąd między innymi prowadzimy projekt Akcelerator Łukasiewicza, czyli projekt, gdzie poszukujemy ciekawych pomysłów technologicznych, ale za którymi stoi zespół zmotywowanych naukowców, którzy chcą nauczyć się mówić językiem biznesowym, zbudować model biznesowy i założyć startup. Stąd blisko współpracujemy również z inwestorami finansowymi i z inwestorami branżowymi. Czyli zrzeszacie Państwo, przyciągacie Państwo geniuszy, którzy mają fantastyczne pomysły, ale niekoniecznie umieją je w tak zwanej windzie przedstawić inwestorowi.
Jednym z celów akceleratora jest to, żeby nauczyć naukowców mówić językiem biznesowym, bo żeby rozumieć potrzeby biznesu, trzeba z nim rozmawiać i trzeba rozmawiać z nim tym samym językiem. Naukowcy mówią językiem naukowym, a w akceleratorze mają szansę nauczyć się mówienia językiem biznesowym. Oczywiście poza tym uczą się, jak zbudować startup, jak go prowadzić, jak pozyskać dofinansowanie, a także jak w krótkim czasie przedstawić swoją ofertę, swój projekt. I to tym językiem biznesowym, zrozumiałym dla biznesu i atrakcyjnym dla inwestorów. No właśnie, częścią naszego cyklu RKDGP było właśnie przedstawianie tych super skomplikowanych, niesamowitych wynalazków w taki sposób, żeby czytelnicy w piątkowy gdzieś tam popołudnie mogli zrozumieć, przeczytać i pojąć jakieś nowe koncepcje dla nich. Pytanie pana Krzysztofa, bo Polpharma już nie jest tylko producentem, znaczy tylko, to też jest dumna oczywiście funkcja, natomiast Polpharma robi dużo więcej, również wyszukuje projektów badawczych, które warto byłoby rozwijać. Czy mógłby pan więcej coś o tym powiedzieć? Tak, no przede wszystkim rzeczywiście bezpośrednio w naszych trzech centrach badawczo-rozwojowych w Polsce zatrudniamy ponad 270 naukowców bezpośrednio i zajmujemy się rozwojem innowacyjnych projektów opracowywania nowych leków. Te centra się specjalizują na określone technologie. W ramach prowadzenia tych projektów oczywiście współpracujemy również z innymi firmami, jak i ze światem nauki. No, niektóre z tych przedsięwzięć kończą się nawet sukcesami wdrożeniowymi. Podam jeden przykład. Współpracowaliśmy ostatnio z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania w tych trudnych pandemicznych czasach nad opracowaniem dwóch testów PCR na COVID-19. Obydwa przedsięwzięcia i rozwoju testu na COVID i testu różnicującego COVID od grypy zakończyły się powodzeniem i zostały wdrożone na rynek. Także myślę, że w Polsce się da i trzeba być optymistycznym, trzeba wierzyć, trzeba mieć marzenia i trzeba rzeczywiście jakby nauczyć się również tego języka naukowców, ale umieć go później jakby przetłumaczyć na ten język biznesowy, a takie konsorcja mogą, jak widać, odnosić również sukcesy. Oprócz tego bezpośredniego działania wspieramy również w różny sposób polskich naukowców i właśnie Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza taki coroczny konkurs, w ramach którego wybiera najlepsze projekty badawcze i nagradza takich naukowców grantami. Do tej pory one były prowadzone głównie w zakresie nauk podstawowych, ale właśnie niedawno zmieniliśmy, można powiedzieć, trochę strategię i przesunęliśmy się w kierunku ogłaszania tematów i nagradzania prac, nagradzania projektów przesuniętych bardziej w stronę aplikacyjną. I choćby tegoroczny konkurs ogłoszony jest w ramach opracowania narzędzi cyfrowych, które zadbają o taki compliance pacjenta, czyli jakby relacje pacjenta z lekarzem, z rodziną, z farmaceutą, bo okazuje się, że mamy w Polsce ogromny problem w ogóle z właściwym stosowaniem leków przez pacjenta. Także zachęcamy wszystkich naukowców, grupy badawcze do tego, aby aplikowały w ramach tego konkursu na opracowanie takich narzędzi cyfrowych. No i jesteśmy również mecenasem konkursu Eureka, także staramy się wspierać bardzo różne inicjatywy, w których ci najlepsi nasi naukowcy są nagradzani. Bardzo dziękuję. Niedawno na łamach DGP prowadziłem wywiad z profesorem Krzysztofem Opolskim, to jest przewodniczący kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej i on powiedział coś takiego, że polskie firmy powinny czasem próbować wchodzić w partnerstwa z dużymi podmiotami, no bo czasem łatwiej podzielić się tortem, lepiej podzielić się tortem, niż samemu próbować zrobić zakalec. No i tutaj pytanie, co państwo na ten temat sądzą, może pan Andrzej? Tak, to znaczy to bardzo zależy też od charakteru innowacji, który mamy, bo często jeżeli ten charakter innowacji jest taki, że ona bardzo dobrze pasuje do jakiegoś procesu, który jest w danej firmie, no to duża firma jest naturalnym i często jedynym partnerem, z którym można ten projekt dalej prowadzić. Co do zasady, ja bym był pewnie ostrożny, jeżeli chodzi o tego typu partnerstwa, żeby ta innowacja została u wynalazcy,
a nie żeby ten wynalazca stał się w efekcie pracownikiem firmy. Ale jest możliwych bardzo wiele, myślę, bardzo rozsądnych kombinacji, w których właśnie duże firmy inwestują w innowacje i w jakieś spin-offy. I też dostarczają, i wtedy mamy najlepsze z obu światów, bo z jednej strony mamy to doświadczenie branżowe, mamy często możliwość na przykład jakiegoś upsellu do klientów tej firmy, a z drugiej strony cały czas pozostajemy niezależni. I dlatego bardzo mnie cieszy, że też powstaje wiele funduszy typu venture tworzonych przez duże firmy w Polsce, tak jak na przykład Orlen, tak jak Grupa Pracuj. Wydaje mi się, że to są miejsca, w których faktycznie takie bardzo dobre partnerstwo między biznesem a innowatorami może mieć miejsce. Jeśli mogę dodać, myślę, że w najbliższym czasie w Polsce będziemy mieli trochę taki model mieszany, to znaczy będziemy mieli firmy, które staną się dostawcami innowacji dla dużych firm i będą rozwijały projekty do określonego etapu. Najprawdopodobniej ten etap będzie już, bo tak wymaga duży świat, będzie już opatentowany, będzie to stworzony jakiś prototyp, który będzie następnie komercjalizowany rzeczywiście dużym koncernom, dużym firmom. I pewnie uczestnicząc w tym wyścigu kolarskim, w którym zdobywamy kolejne premie górskie, ale no do mety jeszcze, jak widzimy, do najlepszych w Europie nam jeszcze daleko, będziemy musieli taki etap również komercjalizacji IP na określonym etapie przejść. Natomiast, tak jak wspomniałem, no w Polfarmie jednak preferujemy ten model rozwoju do końca projektu i wdrażania go do własnej produkcji, tak żeby móc go jednak dostarczać polskiemu pacjentowi jako produkt innowacyjny, już ten końcowy. Ostatnie pytanie do pań może, to taka porada. Jestem naukowcem, krzyczę Eureka gdzieś w swojej piwnicy, odkrywam czy w laboratorium coś wspaniałego. Co dalej? To ja zachęcam do odwiedzenia naszej strony. Co prawda większość konkursów kierowana jest do konsorcjów, czyli taki przedsiębiorca albo powinien założyć firmę, albo właśnie znaleźć już taką firmę, która będzie miała tutaj możliwość wdrożyć tę technologię. Natomiast padło też pytanie, czy takie środki są i czy jest ich mało. Pod koniec roku rozpoczną się konkursy w kolejnej perspektywie unijnej, także takie środki są i będą. I pani doktor? Oczywiście po pierwsze przyjść pracować do Łukasiewicza. To jest naturalne miejsce, gdzie możemy rozwijać innowacje i je komercjalizować. Po pierwsze zaprosiłabym do współpracy, do akceleratora i pomogłabym zbudować startup, ale myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby naukowcy szybko wychodzili na rynek ze swoim pomysłem. Trzeba być niecierpliwym, nie można czekać. W świecie startupowym mówi się, że jeżeli wychodzę ze swoim pomysłem na rynek, jestem naukowcem i jest to już super dopracowany produkt, to znaczy, że jest już za późno. Więc trzeba szybko wychodzić i mierzyć się z rynkiem i z jego potrzebami. Super, piękne podsumowanie. Pięknie dziękuję za dyskusję. Moimi Państwa gośćmi był Andrzej Bernatowicz, partner FairDot, Krzysztof Kurowski, wiceprezes Zarządu Naukowej Fundacji Polfarmy, dr inżynier Katarzyna Samsel, dyrektor działu zarządzania ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dr Agnieszka Jasińska-Kołodziej, dyrektor Departamentu Komercjalizacji Sieci Badawczej Łukasiewicz. Pięknie dziękuję.
Szanowni Państwo, a teraz przechodzimy do najważniejszego chyba naszego punktu dzisiejszej gali, mianowicie rozstrzygnięcia konkursu Eureka DGP. Przypomnę, że nagrodą główną w konkursie jest 30 tysięcy złotych dla zwycięskiego zespołu, ufundowane przez mecenasa polskiej nauki, firmę Polpharma oraz kampania promocyjna o wartości 50 tysięcy złotych w mediach Infor.pl, czyli wydawcy Dziennika Gazety Prawnej, ufundowana przez organizatora. Nad nominowanymi do finału wynalazkami obradowała kapituła w składzie Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, profesor doktor habilitowany inżynier Jan Kiciński, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Agata Łapińska-Kołodzińska, prezes naukowej Fundacji Polpharmy, Wojciech Murdzek, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, oraz doktor inżynier Katarzyna Samsel, dyrektor działu zarządzania ekspertami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, oraz doktor Piotr Zakrzewski, zastępca prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. No i teraz nadszedł ten moment. Rozpoczynamy uroczystość wręczania nagród w konkursie Eureka DGP. Odkrywamy polskie wynalazki. Zapraszam na scenę pana ministra Wojciecha Murdzka, panią Magdalenę Rzeszotalską, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej i CSR w Polpharma, oraz Dominikę Sikorę, zastępcę redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Rozpoczynamy od wyróżnień, od przyznawania wyróżnień i miło mi poinformować, że pierwsze wyróżnienie w konkursie Eureka DGP otrzymuje Gdański Uniwersytet Medyczny za wynalazek o nazwie Urządzenie do skojarzonej oceny ukrwienia narządów przewodu pokarmowego. To jest urządzenie do monitorowania ukrwienia narządów układu pokarmowego po poważnych operacjach, składające się z sondy wyposażonej w czujniki pomiarowe i elektronicznej jednostki sterującej, pozwalającej na odczyt danych. Nad wynalazkiem pracował zespół w składzie profesor doktor habilitowany Jacek Zieliński z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jego współpracownicy z Politechniki Gdańskiej, czyli profesor doktor habilitowany Jerzy Wtorek, doktor Adam Bujnowski oraz doktor Tomasz Neumann. Zapraszam po odbiór dyplomu. I jeszcze wspólne zdjęcie. A teraz drugie wyróżnienie w konkursie Eureka DGP. I miło mi poinformować, że otrzymuje je Politechnika Łódzka za wynalazek o nazwie folia biodegradowalna o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz sposób otrzymywania tej folii. Folia może być wykorzystywana na przykład do przechowywania żywności, a ze względu na to, że jest w pełni biodegradowalna, moglibyśmy ją śmiało wyrzucać do pojemnika na bioodpadki. Nad wynalazkiem pracował zespół w składzie profesor doktor habilitowana inżynier Grażyna Budryn, jest kierownikiem tego zespołu, oraz doktor habilitowana inżynier Agnieszka Nowak i profesor uczelni magister inżynier Andrzej Jaśkiewicz. Zapraszam przedstawicielki po odbiór i przedstawiciela po odbiór dyplomu. Teraz, mili Państwo, przechodzimy już do podium, do pierwszej trójki. Trzecie miejsce w konkursie Eureka DGP otrzymuje sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki za wynalazek polimerowe folie kompozytowe o właściwościach piezoelektrycznych. To folie, które moglibyśmy umieścić na przykład we wkładkach na buty i poruszając się moglibyśmy ładować urządzenia w standardzie chociażby Bluetooth. Przykładowo detektory lawinowe czy sygnalizatory SOS stosowane w budownictwie i górnictwie. Nad wynalazkiem pracował zespół w składzie Bogusław Królikowski, Halina Kaczmarek oraz Ewa Klimiec. Zapraszam przedstawicieli. Dziękuję.
No i teraz, mili Państwo, już emocje sięgają praktycznie zenitu. Drugie miejsce w konkursie Eureka DGP otrzymuje sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, za wynalazek folia ceramiczna o niskiej stałej dielektrycznej. Materiał ceramiczny mogący posłużyć jako podłoże do układów elektronicznych pracujących w bardzo wysokich częstotliwościach, a więc mogący posłużyć na przykład do budowy sieci komórkowych najnowszej i kolejnych najnowszych generacji jeszcze nie wymyślonych. Nad wynalazkiem pracował zespół w składzie Beata Synkiewicz-Musialska, Dorota Szwagierczak, Jan Kulawik oraz Libu Mandżakal. Zapraszam przedstawicieli zespołu. No i to, na co wszyscy czekaliśmy, czyli ogłoszenie pierwszego miejsca, ale jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że nagrodą główną w konkursie jest 30 tysięcy złotych dla zwycięskiego zespołu, ufundowane przez Polfarmę oraz kampania reklamowa w mediach Infor.pl, wydawcę Dziennika Gazety Prawnej o wartości 50 tysięcy złotych. I tak, teraz fanfary by się przydały jakieś, ale może jakoś poradzimy sobie bez. Pierwsze miejsce w konkursie Eureka DGP otrzymuje Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański za wynalazek o nazwie sposób dezaktywacji antybiotyków w roztworach wodnych. Dzięki wynalazkowi można niszczyć antybiotyki, które teraz dostają się do rzek i jezior, tym samym zmniejszać pogłębiający się stale problem antybiotykoodporności, czyli jednego z największych wyzwań współczesnej medycyny. Nad wynalazkiem pracowała kierownik zespołu dr inżynier Anna Dmitrowicz, dr Agata Motyka-Pomagruk oraz dr inżynier Wojciech Śledź. Jeszcze więcej nawet, przepraszam, profesor doktor habilitowany inżynier Paweł Pol, magister inżynier Tymoteusz Kliś, profesor Politechniki Wrocławskiej doktor habilitowany inżynier Piotr Jamrus oraz profesor doktor habilitowana Ewa Łojkowska. Zapraszam przedstawicieli na scenę po odbiór zwycięskiej nagrody. I zapraszamy jeszcze, zapraszamy do wypowiedzi. Zdjęcie? To jeszcze zapraszamy teraz laureatów o krótką wypowiedź. Szanowni Państwo, moje nazwisko Piotr Jamrus, ja reprezentuję Politechnikę Wrocławską. I tutaj mam też przyjemność, jest Wojtek Śledź, który reprezentuje Uniwersytet Gdański. Jesteśmy tak naprawdę zaskoczeni tą nagrodą. Dwa lata temu to startowaliśmy i to było wyróżnienie, więc dlatego dzisiaj to naprawdę jest dla nas wielki sukces. Jeżeli coś robimy w laboratoriach, to przede wszystkim robimy to, żeby później komuś służyć ludziom, przemysłowi i tymi cechami się właśnie tutaj kierujemy. Dziękujemy bardzo. I teraz zapraszamy jeszcze do wspólnego zdjęcia wszystkich laureatów.
jeszcze raz wielkie gratulacje dla wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych. A ja Państwu pięknie dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszej gali. Nazywam się Jakub Styczyński z Dziennika Gazety Prawnej i w tym Dzienniku Gazety Prawnej w poniedziałek już będzie relacja z naszego finałowego wystąpienia tutaj i z naszej debaty. Wszystkich serdecznie zapraszam. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Dobranoc.